uwagę już na te charakterystyczne rozcięcia i poszerzenia nogawki, a także wzorowany na modzie marynistycznej dodatek w postaci kokardy oraz beretu. Wielkie brawa dla naszej modelki. Nie wiem, czy Państwo to zauważyliście, ale naszemu mundurowemu aż laska wypadła z ręki. Dobrze, że laska. Następna modelka już jest przedstawicielem klasy wyższej, prawdopodobnie z rodziny hrabiowskiej, umówiona na popołudniowe wyjście, spotkanie przy kawie, herbacie. Proszę zwrócić uwagę znów na dodatek futrzany, można powiedzieć, który jest bardzo charakterystyczny, i zestaw kapelusz, torebka oraz rękawiczki, które są naprawdę nieodzowne w modzie lat 30, lat 30 i 40. Szanowni Państwo, kolejny przykład mody lat 40., mody popołudniowej, mody spacerowej, kapelusz z szerokim rondem. Mówiliśmy o tym już dzisiaj nie raz. Nakrycie głowy było jednym z atrybutów modnej pani zarówno na ulicach Paryża, Rzymu, jak i Warszawy. Wielkie brawa dla naszej kolejnej modelki. Proszę Państwa, proszę się nie krępować, można dopingować, można, myślę, krzyczeć. Oczywiście bardzo miłe tutaj teksty w naszą stronę. Szanowni Państwo, pogoda naprawdę jest wymagająca dla naszych pań, także każde ciepłe przyjęcie będzie na pewno dla nich bardzo miłe. Jak widzimy, mili Państwo, stroje dzienne się już skończyły. Teraz panie przygotują się do najważniejszego pokazu, ale ja zdradzę Państwu, że nie widać ich pewnie zbyt dobrze, zasłaniam ich swoimi szerokimi plecami, ale ten pokaz prowadzi ze mną Łukasz Kładysiak i Mikołaj Klorek ze studia historycznego Huzar. Brawa dla nich, bo to oni tą wiedzę historyczną Państwu przekazują. Ja, jak widzicie, tylko ze ściągą, nie mam takiej wiedzy jak oni, ale na pewno w tej chwili będzie coś ciekawego również dla pań. Oddaję im głos i przed nami prezentacja mundurów. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. No cóż, mówimy o modzie codziennej. Mówimy o modzie codziennej, modnej ulicy lat 40., modnej ulicy Paryża, Rzymu czy Warszawy. Ale proszę Państwa, była w tamtym czasie taka moda codzienna, która, no, można powiedzieć, również poddawała się trendom, ale z zupełnie innych względów. Widzą Państwo, jak przez cały pokaz pod ścianą naszej sceny trwają na posterunkach żołnierze. Żołnierze armii biorący udział w działaniach zbrojnych latem 1944 roku, między innymi właśnie we Francji, a także w okresie późniejszym. Widzimy Amerykanów, widzimy Niemców. Za chwileczkę dwa zdania na temat tego, jak moda codzienna zmieniała się na froncie. Żołnierze zazwyczaj mieli dwa rodzaje mundurowania. To były tak zwane mundurowanie wyjściowe, zwane inaczej garnizonowym. To żołnierze nosili, przebywając w garnizonie, przebywając w czasie zajęć, które nie były realizowane w polu, nie były to ćwiczenia, oraz najczęściej drugi komplet, który był stricte mundurem bojowym, stricte mundurem polowym. I takie właśnie
przykłady na umundurowanie jednej i drugiej strony będziemy chcieli Państwu przedstawić. Zanim jednak dwa zdania o mundurach, zapraszamy na środek sceny przedstawicieli cywilnej linii frontu. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym, że ruch oporu to taki rodzaj sił zbrojnych, który nie nosi swojego regulaminowego munduru. Otóż widzą Państwo modnego pana lat 40. w kreacji, która pojawiać się mogła na przykład na popołudniowych rautach, chociażby u hrabiego Potockiego w Warszawie. Pamiętajmy, że żołnierze walczący w konspiracji, oni nie mogli się wyróżniać. Oni nie chcieli się wyróżniać i ta moda lansowana przez młodych żołnierzy podziemia, która miała zbliżyć ich do strojów militarnych, była bardzo, bardzo rzadka. To właśnie ten pan, który tak naprawdę na ulicach okupowanej Warszawy absolutnie się nie wyróżniał, mógł być jednym z członków sztabu głównego Armii Krajowej, który z fałszywym Ausweisem w okupowanej Warszawie musiał pełnić swoją rolę sztabową. Zapraszamy następnego modela. Szanowni Państwo, patrząc na stroje naszych rekonstruktorów, uczestników D-Day Hell 2014, patrząc na stroje cywilne, zastanawiam się, ilu z nas tak naprawdę założyłoby tego rodzaju uniform, tego rodzaju ubiór na czasach współczesnych. Moda lat 40. wraca, moda na graciaste marynarki wydawać by się mogło nigdy nie przeminęła. Zwróćmy uwagę na popularną cyklistówkę i apaszkę zawiązaną zamiast krawatu. Ta charakterystyczna forma tutaj, myślę, że mamy do czynienia z członkiem Résistance z okupowanej Francji, który z narażeniem życia przenosił meldunki pomiędzy strefą okupowaną a tak zwaną strefą nieokupowaną, czyli pod rządami kolaborujących Francuzów, czyli pod rządami Vichy. Zapraszam następnego pana. Szanowni Państwo, przenosimy się na ulicę Berlina. Kto oglądał Allo Allo, ten wie, że w taki sposób mógł prezentować się chociażby bliski współpracownik Herflika. Proszę Państwa, charakterystyczny kapelusz typu Fedora, kapelusz, który jak widać nie był noszony tylko przez Indiana Jonesa, pojawiał się w latach 40. praktycznie we wszystkich miastach całej Europy, a nawet świata. Tutaj widzimy przykład mody męskiej, klasycznej mody codziennej, eleganckiej, ale szanowni Państwo, w tamtych czasach mężczyzna, tak samo jak kobieta, musiał wyglądać elegancko zawsze, a nie tylko idąc na przykład do kościoła. Charakterystyczny pochowiec był jednym z ulubionych elementów umundurowania tajnej policji niemieckiej. Tutaj mamy kolejnego przedstawiciela. Dlaczego? Ponieważ pełniąc rolę na przykład w okupowanych krajach, bardzo często musieli pracować w terenie, bardzo często musieli podejmować działania w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, ale te subtelne dodatki, jak fajka, jak delikatna muszka, nadawały temu, tej kreacji, pewien sznyt i taką charakterystyczną nutkę właśnie dla lat 40. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla kolejnego naszego modela. Płaszcz, prochowiec, to jedna z legend ulic chociażby okupowanej Warszawy czy Paryża. Paryż jest zdecydowanie bliższy tej kreacji, którą widzą Państwo teraz. Beret, rodem z Montmartre, również płaszcz, swetr, czy też sweter, bo nigdy nie wiem, jak to się poprawnie mówi, kroju angielskiego, typu prawdopodobnie pullover, moda łącząca tradycję Londynu i Paryża. To wszystko lata 40. Wielkie brawa, szanowni Państwo, dla kolejnego naszego modelu. Zwróćmy uwagę, że każdy członek ruchu odporu właśnie pod takim prochowcem mógł także przenosić broń, uzbrojenie, na przykład charakterystyczny pistolet maszynowy Sten, który no może nie rzucał się w oczy tak jak ta parasolka, ale na pewno można było pod nim ukryć ten rodzaj uzbrojenia.
Proszę Państwa, tu już Niemcy. Niemcy, Bawaria, kraj Oberfranken, miejsce, w którym piwo pije się częściej niż wodę. Właśnie taki strój obowiązywał w tamtym czasie, w latach 40. w południowych Niemczech. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne spodnie. Spodnie, które do dziś przywdziewane są przez Bawarczyków, chociażby przy okazji słynnego Oktoberfest. To moda, która nie przeminęła, która trwa w tradycji do dnia dzisiejszego. A ja nie omieszkam jeszcze zaprosić jednego z panów, choć maleńkiego, który był zwycięzcą konkursu w modzie lat 40. Rafał, o tobie mówię, zapraszam, zaprezentuj się państwu. Brawa, kochani, brawa! Weź twoją cudowną walizkę. Rafał. Tak wygląda zwycięzca konkursu w kategorii dzieci i moda lat 40. Brawa dla Rafała! Proszę Państwa, charakterystyczne te krótkie spodenki noszone przez większość okres czasu. Do tego kurtka. Zwróćmy uwagę na subtelny dodatek, czyli naszywkę wojsk amerykańskich z drugiej dywizji piechoty Indian Head, która po prostu została podarowana Malcowi przez któregoś z żołnierzy i on z wielką dumą, na pewno nie tylko po całym podwórku, ale i po całej dzielnicy tego okupowanego już wolnego Paryża obnosił. Wielkie brawa dla naszego małego modela. Szanowni Państwo, tak jak powiedzieliśmy, moda frontowa szła regularnie w parze z modą cywilną, z modą ulicy lat 40. Jak widzą Państwo, mamy bardzo bogaty zbiór umundurowania tutaj na scenie. Zastanawiam się, w jaki sposób zaprezentować je tak, żeby tworzyły jedną spójną całość. Ja może najpierw poprosiłbym oficerów niemieckich w umundurowaniu wyjściowym, czy też garnizonowym, żeby wyszli, zaprezentowali nam się razem. Dlaczego wspólnie? Szanowni Państwo, armia niemiecka do dnia dzisiejszego jest obiektem zainteresowania pasjonatów mundurów, między innymi ze względu na ilość kombinacji, jakie w jej szeregach można było spotkać. Na początek widzimy porucznika Kriegsmarine, porucznika Zürzej, porucznika dowódcę okrętu podwodnego. Widzą Państwo, jak mundur marynarski, no chyba najbardziej elegancki mundur w każdej armii, każdego państwa, złożony z doskonale skrojonej bluzy mundurowej w formie marynarki dwurzędowej i czapki.